I zaczynamy. Świetny start Bartka, przysnął trochę Zichciacho. I Bartek już wysłał się na prowadzenie. Blacha będzie chciał atakować Zichciacho i Zichciacho może teraz stracić kilka pozycji, bo również Dave próbuje go zaatakować. I Blacha jeszcze tam Drops się wciska, ależ tam atak Dropsa i Dave wyrzucony na żwir, również Blacha. Oj, mamy tam lekki karambol. No, Drops trochę przesadził. Oj, Blacha niestety utknął w trawie i bardzo dużo stracił. Aż był świetny start tego zawodnika. Na prowadzeniu Bartek, 2 sekundy za nim Drops. Później Kombi, następnie KB, później Smu, Boguś. Który w tym momencie tutaj walczy właśnie ze Smu. Za nim jest 7 Zichciacho. No i Smu tutaj będzie miał problem, bo Zichciacho ma slipstream właśnie za Bogusiem, którego w tym momencie już raczej bez problemu zaatakuje. Dokładnie tak się dzieje, piękny manewr od wewnętrznej. Tutaj jeszcze Pyra walczy z Mario i jeszcze mamy walkę właśnie ze Smu. Za nimi Dave, no niestety Blacha z bardzo dużą stratą. Dojeżdżamy do szykany. Na razie bez problemów, ale tutaj... Oj, tam był błąd Bogusia, widzimy, że bardzo dużo prędkości stracił. Teraz Pyra atakuje Mario. Tutaj jeszcze, oj, lekki kontakt, ale na szczęście bez konsekwencji. Boguś traci teraz pozycję na rzecz Pyry. No i czy Boguś zna teraz kontrolować Pyrę? Chociaż mamy jeszcze walkę z przodu, Zichciacho atakuje KB. I dobrze broni się KB, wracamy do tyłu. Tutaj Boguś niestety nie zdołał uporać się z Pyrą. A mamy walkę za to Smu z Mario i Smu obejmuje 9. pozycję, chociaż Mario nie chce udać za wygraną. Być może spróbuje ataku do tego zakrętu. Jest lekkie opóźnienie do hamowania, ale to jest zakręt, w którym raczej nie uda mu się tego zrobić. Być może teraz problem KB z obronieniem się. Lekko zahacza bandę, zdecydowanie straci przez to prędkość i Zichciacho chyba udany manewr dla niego, chociaż teraz lekki błąd, wpada na trawę, ale dobrze ma swój samochód. Będzie próba od zewnętrznej, no do pierwszego zakrętu może być trudno od zewnętrznej, ale próbuje Pyra. Doszło chyba do lekkiego kontaktu, ale to jest udany manewr dla Pyry, także fantastycznie wyprzedza. Oj, KB popełnia teraz błąd i Pyra to bardzo szybko wykorzystuje, chociaż KB teraz upiera dohamowanie, to jest dość agresywny atak na Pyrę, lekki kontakt. No i Sejowskiego świetnie korzysta Dave, który może już tutaj zaatakować jednego z kierowców. Jak wiemy, oni teraz nie mają slipstreamu, bo jadą koło w koło, więc Dave tutaj ma sporą przewagę nad nimi. Widzimy, że bardzo szybko się zbliża. Jeszcze Pyra od zewnętrznej jest przed KB i tutaj widzimy, że Dave próbuje znaleźć to miejsce na atak. Wie, że ma lepsze tempo. A KB nie ma slipstreamu do Pyry. Wsiądzie od armat zewnętrznej, dokładnie Dave obejmuje 6. pozycję. Ciało spadł do tyłu na T1, a tymczasem KB, dive bomb na Dave'a. Też Dave nie odpuszcza, koło w koło teraz do szykany. Oj, lekki kontakt i KB będzie z przodu, chociaż teraz lepsze bicie Dave'a. Ale KB jest po wewnętrznej. Teraz... Oj, błąd KB! Uślizg i Dave już spokojnie, może od niego teraz odjadę. Tutaj będzie już szybko wyprzedzić Kombiego. Próba od zewnętrznej. Lekki uślizg Kombiego i Dave raczej tutaj wyprzedzi, chociaż teraz Kombi będzie miał wewnętrzną. Lekki tam kontakt, ale Dave obejmuje 5. pozycję. Okazać, kto jest tutaj lepszy.
i Kombi odzyskuje piątą pozycję, a nadwozca Pyra, który zaryzykuje Zygciacho, ryzykuje od zewnętrznej. Ale Pyra się broni. Lekki kontakt. O i błąd, Zygciacho zahaczył trawę. Ale wyratował swój samochód. No i Dave teraz będzie atakował. Widzimy, że bez problemu dużo szybszy samochód. A popić sobie Dave spadnie prawdopodobnie za Kombiego. Wiem, że Banet Drops nie chciał zbytnio przeszkadzać. Na torze Sardynia.